witam wszystkich po długiej przerwie. Znowu wróciłem do GTA 5. Co dzisiaj mamy w planach? A mianowicie rozbijamy bank. Co mam na myśli? Już mówię, dzisiaj pokażę wam ładunki specjalne. Można dużo na tych skrzyneczkach zarobić. A dlatego, że mamy podwojoną stawkę. Wszystko robimy na sesji publicznej solo. Tutaj wybieramy, za jaką sumę chcemy sobie kupić ładunki specjalne. Zaczynasz od jednej lub od trzech skrzynek, wszystko zależy ile chcesz wydać na to kasy. Ja kupuję zawsze te za 8000, bo zawsze mam jeden transport i nie muszę nic kombinować. Misje nie są trudne, jak sam jesteś na sesji publicznej. Zresztą sam zobacz, jakie to jest proste. Zajeżdżam drogę w furgonetce, która stoi na czerwonym świetle, podbiegam i zabieram pojazd. Teraz dostarczam towar w wyznaczone miejsce. Dodam tylko tyle, że nie musisz zbierać wszystkich skrzynek do końca. Ja zbierałem po 8 skrzynek lub 10 i potem sprzedawałem je szybciej. Ja tutaj sprzedawałem ładunek specjalny za 252 tysiące. Lecz to ty sobie wybierasz, ile zbierasz skrzynek i kiedy je sprzedajesz, lecz nie zapominaj, jeżeli masz bunkier, to z niego też korzystaj. Bunkier nie był zapełniony do końca, lecz to nieistotny, towar to towar i trzeba go sprzedać. Każda kasa się przyda, jeżeli umiesz kombinować, to będziesz miał dużo kasy, lecz jeżeli jesteś tylko obserwatorem, to nic nie zarobisz, tylko stracisz niepotrzebnie czas. A tutaj się zarabia na legalu, dodam tylko, że trzeba się na tym znać, bo wiecie, na jednej rzeczy się niczego nie dorobisz. Nie zajmuję się przez cały czas glitchami, więc trzeba jakoś sobie radzić w grze. I proszę, 472 tysiące wpadły mi, tak się zarabia na legalu, każda kombinacja jest dobra. Moi drodzy, te 8 milionów zarobiłem na legalu przez 2 dni, niemożliwe, ale prawdziwe. Jak masz pojazdy import-export, też je sprzedawaj, to kolejna zarobina na legalu kasa i nie jakieś kłamy, tylko prawdziwe pieniądze, 100 tysięcy za jeden pojazd. Właśnie pokazałem wam jeden z moich schematów, jak zarabiać na legalu dużo kasy, tego jest więcej, lecz czasu by mi zabrakło, by to wszystko pokazać. I moli mili, to by było na tyle z mojej strony.